już parę miesięcy temu, w zasadzie jak tylko zdarzył się wypadek, kilka organizacji z Lichenia wspólnie zaczęło myśleć nad tym, co można by było zrobić, ale postanowiliśmy nie to dłużyć to w czasie, aż się dowiemy, jakie będą potrzeby, jakie konieczne będą środki na zebranie, żeby wesprzeć Michalinę w leczeniu. Więc pomysł rodził się już od jakiegoś czasu, natomiast intensywne prace zaczęliśmy w grudniu i od tego czasu udało się zorganizować już kilka mniejszych wydarzeń, lokalnych wydarzeń, podczas których zbieraliśmy fundusze na rehabilitację i leczenie. Dzisiaj mamy finał akcji Złote Serce dla Michaliny i przygotowaliśmy wiele atrakcji dla uczestników nie tylko z Lichenia, ale również z okolicznych miejscowości z Konina. Wydarzenie jest duże, ale dzięki organizacji, włączeniu się wszystkich organizacji w Licheniu, które działają, począwszy od Ochotniczej Straży Pożarnej, poprzez Koło Gospodyń Wiejskich, Sanktuarium, parafię, naszą fundację, firmy, które się włączają w to, firma Artman czy Modne Media, no udało się to wszystko zagrać. Tak naprawdę to kilka spotkań organizacyjnych, które pozwoliły scalić wszystko w jedno. No i mamy to, co za nami widać, tak? Czyli mamy zdjęcie z Mikołajem profesjonalne, przez profesjonalne studio. Mamy loterię, mamy kanapki, mamy ciasto, mamy herbatę. No i tkli targ, na którym jest mnóstwo różnych rzeczy, które zbieraliśmy tak w zasadzie przez miesiąc. A my będziemy na koniec i zapraszam panu prezydentowi. To, co najpiękniejsze jest w dniu dzisiejszym, to, że wiele osób chce pomagać osobie, która potrzebuje pomocy. Można powiedzieć, że jeśli pomagamy jednej osobie, to pomagamy całemu światu, ponieważ to wypływa z dobrego serca. I widać dzisiaj, że wiele osób i wiele organizacji z terenu Lichenia włączyły się w zorganizowanie tej pomocy. Świadczy o dużej takiej empatii, o dużym współczuciu, o takiej współpracy i solidarności, która mówi dobrze o ludzkich sercach. Z tego się cieszymy. Jako sanktuarium my jesteśmy obecni i w radościach, i w smutkach i naszych parafian, i pielgrzymów w różny sposób staramy się uczestniczyć. Przede wszystkim pamiętać, to jest ważne. Lepiej, dlatego że ta noga jest, cieszymy się z tego bardzo. W tej chwili uzyskaliśmy zgięcie, ponieważ przez rehabilitację nie dałoby rady, a byłoby to bardzo długo. Miała operację w Warszawie, która pozwoliła to zgięcie uzyskać. Teraz musimy rehabilitować tą nogę. No przed Michasiem jeszcze więzadła, tak, których nie ma i też trzeba będzie to rekonstruować. Ale to już nie wiem, jak to będzie wyglądać, jak będzie rehabilitacja, jak będzie ta noga wracała do zdrowia, jak będzie wracała do sprawności, nie? Dzięki tutaj całym obecnym tych osobom jestem zmotywowana do tej pracy. Tak, Michasi nigdy nie było w domu, ponieważ ciągle pomagała w straży, ciągle coś w czymś działała. No i teraz no cieszymy się bardzo, naprawdę jesteśmy mega wzruszone, słowo dziękuję naprawdę tego nie wyraża, nie? Jakie jesteśmy no szczęśliwe, nie? Że możemy dalej leczyć tą nogę, tak? Że przywrócić ją do sprawności, żeby mogła znowu biegać, grać w piłkę, no i działać w straży, nie? Bo to robi to, co kocha, tak? 290 po raz pierwszy, 300, mamy 300 pi, 300 po raz pierwszy, 300 po raz drugi i 300 po raz trzeci, zapraszam, kupiłeś! Michalina, jak wielu członków Młodzieży Dobrej Pożarnicy jest wyjątkowo zaangażowanym członkiem. Działał na straży bodajże od 5 lat. Nigdy ona, ani cała drużyna nie odmówiła pomocy w jakiejkolwiek sprawie, a tych wydarzeń u nas dzieje się naprawdę dużo, bo Mistrzostwa Polski i w Radowisku Wodnym, i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, i Związku Ruchu Jork jest naprawdę, dzieje się w Lichaniu sporo tych wydarzeń.
zawsze możemy liczyć na całą młodzieżową drużynę podarniczą i Halinę również. Dobrze, kochani, uwaga. A więc mamy ten bal dla dwóch osób. A więc myślę, że to niezła gratka. Jest bal samorządowy Hotel Papa Ver 2 lutego, a więc już niebawem. No i bardzo nas to cieszy, kochani, bo Michalina, przecież sami wiecie, działa w Straży Pożarnej tutaj w Licheniu.